Damian. Witam księdza serdecznie. Witam serdecznie. Szczęść Boże wszystkim widzę. Mamy do księdza kilka pytań związanych z rekolekcjami oazowymi, które się odbędą właśnie w te wakacje. Może takie pytanie na rozgrzewkę. Skąd ksiądz sam dowiedział się o oazie i rekolekcjach oazowych? Pierwsze moje doświadczenie rekolekcji oazowych związane jest z rekolekcjami w trakcie mojego seminarium. Kiedy jeszcze jako kleryk miałem okazję towarzyszyć w grupie młodzieży gimnazjalnej, później po święceniach kapłańskich miałem okazję zaraz prowadzić jedne rekolekcje, później jeszcze jedne. Tak jakoś bardzo spodobał mi się ten klimat rekolekcji, ta grupa młodzieży i postanowiłem w tym roku też zaangażować się w prowadzenie tych rekolekcji. Czyli ksiądz ma też duże doświadczenie w karierze oazowej. Trudno powiedzieć, w porównaniu do księży, którzy przeszli formację oazową przed seminarium, no to moje doświadczenie nie jest zbyt duże, ale na pewno cenię sobie te różne spotkania, poznane osoby i doświadczenia związane z tym moim prowadzeniem rekolekcji czy uczestniczeniem w nich. I myślę, że to jest dobry sposób na pomoc młodemu człowiekowi w drodze do jego poznawania, przybliżania się do Boga i do tego, chce się to angażować. A czy ksiądz już wie, na które rekolekcje w tym roku zostanie ksiądz posłany? Pierwszy stopień ONZ to bardzo ciekawe treści, bardzo ważne decyzje, które młode osoby mogą w tym czasie podjąć. Miałem już okazję raz prowadzić ten stopień, z czego jestem też, z czego się cieszę, bo to był dobry czas dla mnie i ufam, że te następne rekolekcje także wiele dobrego przyniosą i mi, i tym osobom, które zdecydują się, jak ufam, na nie pojechać. A czy ma ksiądz jakieś takie jedno zdanie, które najmocniej przekaże treści, które można przeżyć na oazie i jakoś najlepiej zachęci nowych uczestników do podjęcia tej decyzji i zaufania nam jako oazie, że to będzie dobry czas? Trudno jest streścić tyle doświadczeń, tyle przygód, które może się odbyć w trakcie całego tego spotkania, ale myślę, że gdybym miał starać się to wszystko w jakiś sposób zasygnalizować w jednym zdaniu, Pan Jezus przygotował dla Ciebie coś niesamowitego w tej wspólnocie pośród tych ludzi, możesz tego doświadczyć. Bardzo dziękujemy za ten wywiad i mam nadzieję, że do zobaczenia. Do zobaczenia.